Nie bójcie się, mówią aniołowie do pasterzy. Oto bowiem ogłaszam wam radość wielką, która stanie się udziałem swego całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. A to dla was będzie znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wysławiały Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Bracia i siostry, witam was bardzo gorąco w tym drugim dniu świąt Bożego Narodzenia. Tak, już wiele chwil na pewno niezwykle przyjemnych i radosnych jest za wami. Jeszcze wiele przed nami, bo czas Bożego Narodzenia nie jest wcale taki krótki w Kościele. Bracia i siostry, tak bardzo chciałbym być jak najbliżej was, w waszych domach, was samych, by móc jakoś wam przekazać tę radość ogromną, radość, która płynie z tego, że Bóg sam staje się jednym z nas. Że ten Pan niewidzialny, Pan, który jest duchem, przybiera nasze ciało, staje się człowiekiem, by być najbliżej człowieka. Stąd ta radość, ta czułość matki, ta czułość Józefa, ta czułość tego miejsca, tej groty stajni, tych zwierząt wokoło, tego odrzucenia przez wielu, gdzie nie było miejsca dla nich, tej ufności matki, bo bracia i siostry, nie pomylmy się, Matka Boża, Matka Najświętsza ufała w tych wszystkich okolicznościach. Ona miała coś takiego w sobie, że ciągle ufała Panu. Bracia i siostry, Chrystus rodzi się przy Maryi i przy Józefie. Jaki to zamysł Boży jest, że Bóg zapragnął rodziny, Bóg zapragnął, by Chrystus urodził się otoczony matką i przybranym ziemskim ojcem. Bracia i siostry, dlaczego tak zaczynam? Dlatego, że dzisiaj w Kościele nie wspominamy świętego Szczepana, ale dzisiaj wspominamy, świętujemy święto świętej rodziny. Kiedy patrzymy na historię Izraela, okazuje się, że Bóg miał upodobanie w rodzinie od początku, bo lud Boży Izrael nie od razu był wielkim narodem. Nie. Pamiętacie? Wybrany Abraham, Sara, z niepłodnej Sary w podeszłym wieku z Abrahama i Sary rodzi się Izaak. Zaczyna się od małej rodziny. Malutka rodzina, wspólnota pierwsza, później rośnie, aż do potężnego narodu, który właśnie zrodził się z tej małej pierwszej rodziny. W trudach, można powiedzieć, bo przecież Abraham z Sarą nie mogli mieć dziecka. Objawiła się chwała Boża w tej dwójce, w tym małżeństwie, że z nich narodził się Izaak. Później po kolei dalej. Kolejne dzieci i wielki naród Izraela. Jest zamysł Boży, żeby była rodzina.
Sięgnijmy po starych filozofów. Kiedy sięgniemy po Arystotelesa i po takie dzieło słynne Polityka, to w tym dziele Arystoteles powie, że rzeczywiście taką czymś najbardziej podstawowym w takim właśnie społeczeństwie jest rodzina. Stąd też pamiętacie tą definicję, wcale nie tylko komunistyczną, ale taką ludzką, że podstawową komórką społeczeństwa jest rodzina. Nie może być inaczej. Ile ja widziałem dzieci bez ojca, jaki trud już nosili w sobie na wejście w to życie. Ile widziałem dzieci z rodzin bardzo trudnych, cierpiących. Ile widziałem kobiet zdradzonych przez mężów. Ile widziałem mężów samotnych z różnych powodów, czasami też i zdradzonych. Widziałem różne osoby samotne, po prostu nieszczęśliwe, zdradzone w miłości. Czy może być boleśniejszego, coś boleśniejszego od zdrady w miłości? Dobrze wiemy, że nie. Pan miał taki zamysł, by była rodzina. Pomyślcie o tych wspomnieniach najwspanialszych w rodzinie. Dzisiaj, kiedy jesteśmy przy stole wigilijnym, myślimy często o właśnie rodzinie wielkiej. Babcia, dziadek, ciocia, wujek, matka, ojciec, dzieciaki, radość. Czy o takich wigiliach nie pamiętamy, nie wspominamy ich? Bracia i siostry, tacy już jesteśmy. Ktoś powie, nie jesteśmy tacy. Bzdura. Na pewno nie. Dzisiaj wiecie, że wielu głupców powie zupełnie inaczej. Że mężczyznę ciągnie do mężczyzny, a kobietę ciągnie do kobiety. Nie. Nie zmieniajmy tego, co najbardziej podstawowe i nie zmieniajmy tego, co niszczy wszystko inne. Co niszczy wszystko później. Bracia i siostry, jakie to wspaniałe mieć matkę i ojca. Jakie to wspaniałe mieć babcię i dziadka. Jakie to wspaniałe pójść z jakimś trudem i problemem do kogoś z rodziny. Ile kuzynów nazywamy braćmi, bo mieliśmy takiego pierwszego przyjaciela w kuzynie, z którym mogliśmy tyle rzeczy wspaniałych robić. Mogliśmy się bawić, mogliśmy wspaniałe pierwsze rzeczy robić niesamowite na różne sposoby. To jest niezwykłe właśnie. Siostra, siostrze, pierwsi przyjaciele, dzieciaki i tak dalej. Rodzina jest miejscem normalnym wzrostu człowieka. Tak to Bóg zechciał, że ta matka i ojciec niejako zastępują w tym pierwszym etapie człowieka Boga. Że ta matka i ojciec dla tego małego dziecka są całym światem. Oni go kształtują, oni przekazują mu wartości. Dlaczego ta rodzina jest dzisiaj tak atakowana, bracia i siostry? Bo rodzina jest miejscem wartości, przekazywania tego, co cenne, kultury, miłości do ojczyzny tutaj, na tej ziemi, do przekazywania także wiary w Boga żywego. Rodzina. Bracia i siostry, dzisiaj Pan nam to mocno jakoś przypomina, że Bóg niepojęty, wszechmocny, Syn Boży staje się dzieckiem przy matce i ziemskim opiekunie, którego też Chrystus nazywał Ojcem. Bracia i siostry, uradujmy się rodziną. I dzisiaj, jeżeli jest coś takiego, co jest nieuregulowanego może w Twojej rodzinie, to może to napraw. Czas świąt Bożego Narodzenia jest takim miejscem przy łatwości telefonu, że można zadzwonić. Można powiedzieć miłe słowo. Można przeprosić. Można spytać się, co u Ciebie. I świat może się zmienić. Można do kogoś pojechać, odwiedzić, przytulić. Wtedy życie ma smak. Wtedy życie jest pełne. Jest coś takiego, co nas właśnie rozwija najbardziej i wiemy, że jest tak, jak trzeba. Ale bracia i siostry, rodzina to także walka, walka o świętość. Jestem księdzem i chcę Wam powiedzieć o świętości w rodzinie. To mnie najbardziej interesuje. Wasze zbawienie, wasze pójście do nieba. Bracia i siostry, czy w małżeństwie
Nie trzeba ciągle przebaczać. Oczywiście, że ciągle. Ciągle są jakieś rany, ciągle jakieś trudne słowo. Żona ciągle musi przebaczać mężowi, a mąż ciągle musi przebaczać żonie. Musi wyznawać jej miłość, muszą sobie wyznawać miłość. Musi szacunek ciągle wzrastać, czułość, delikatność, wysłuchanie, słuchanie, zrozumienie. Jest walka o świętość w rodzinie. Na czym polegałaby ta świętość w rodzinie bracia i siostry? Polegałaby na tym, aby żona była dobrą żoną, a mąż, aby był dobrym mężem. Żeby matka była dobrą matką, a ojciec był dobrym ojcem. Żeby były więzy między rodzicami a dzieckiem. Żeby były rozmowy przy stole, wspólne plany, wspólne prowadzenie się, rozwój, rozmowy, poszukiwanie prawdy, miłość wzajemna. Rozumiecie, że jest to trudne? W takim pędzie życia dzisiaj? Chodzi, bracia i siostry, o świętość także w rodzinie. Tak jak ja, ksiądz, uświęcam się, spowiadając, odprawiając Eucharystię, rozmawiając z człowiekiem, służąc człowiekowi. Tak uświęcam się jako kapłan. Tak żona uświęca się, kochając swojego męża. Tak mąż uświęca się, kochając swoją żonę, zapewniając byt w rodzinie. Rozumiecie, bracia i siostry, że dzisiaj zapominamy o tym, co najbardziej potrzebne, co najbardziej uświęcające. Bo kiedy staniesz przed Bogiem, to Pan się spyta, jakim byłeś jako ojciec i mąż? Bracia i siostry, wydaje się, że dzisiaj ta rodzina przeżywa jakieś trudy. Na pewno tak. Nawet czasami mnie tak bardzo mocno boli, jak się nie walczy, na przykład, kiedy są trudy w małżeństwie. Kiedy nie walczy się po prostu, kiedy coś jest nie tak po prostu. Obrażanie się, zostawianie na kilka dni drugiej strony, nie? Albo na przykład dzieci, które gdzieś tam zapominają o szacunku do matki, babci, dziadka. Bracia i siostry, zamysł Boży, czyli na wskroś ludzki też, jest taki, byś wzrastał i dojrzewał w rodzinie. I taką siłą mocną Twojego życia będzie rodzina. To Twoi pierwsi przyjaciele na pewno tak. Bóg chce uświęcić nas przez rodzinę. Bracia i siostry, dbajmy o rodzinę. Tą swoją, rodziny te obce, wspomagajmy właśnie, kiedy są trudy w jakichś rodzinach. Może i w rodzinach biednych trzeba przyjść z pomocą na różne sposoby. Może pomóc znaleźć jakąś pracę, komuś, kto tej pracy nie umie znaleźć. Może być mediatorem, kiedy są trudy, kiedy nie mogą się dogadać. Bracia i siostry, pomyślmy dzisiaj o rodzinie. Wiecie, przypominają mi się takie różne historie. Oczywiście myślę bardzo mocno o swojej rodzinie dzisiaj. Myślę o swojej babci, o dziadkach, myślę o świętach. Myślę o takiej historii, która mi znalazła takiej mistyczki Fulichora, która opowiadała o tym, że była taka kobieta, która całe życie spędziła jako praczka. Prała całe życie, by utrzymać swoją rodzinę. Nigdy się nie żaliła. Nigdy nie narzekała na swój los. Ta mistyczka Fulichora opowiada o tym, że dowiedziała się od Boga pewnego dnia, że jest w niebie i posiada wielką świętość. Nie narzekała nigdy. Tak zbawiała siebie, swoją rodzinę, nie narzekając, kochając swoją rodzinę i Boga. Bracia i siostry, zobaczcie, jakie oddanie, a służba w rodzinie, a wzajemny szacunek i opieka nad sobą. Nie egoizm, nie indywidualizm. Bracia i siostry, w tym drugim dniu świąt Bożego Narodzenia, kiedy tak bardzo się cieszymy Chrystusem Panem, który tak bardzo ociepla wszystko na tym świecie, nie zawsze ciepłym, ten Chrystus Pan chce ogrzać dzisiaj tak mocno wszystkie relacje w rodzinie. Chcę odnowić te relacje. Chcę dać nam siłę i moc, byśmy te relacje naprawiali. By było tak, jak trzeba.
Bracia i siostry, niech ta radość Bożego Narodzenia, ogromna, największa, niech ta radość Bożego Narodzenia, zwiastowana przez aniołów pasterzom, niech ta radość będzie kipiąca z was. Niech ta radość zaraża wasze miejsce, wasze środowisko, waszą rodzinę. Ucieszcie się Zbawicielem, który może z wami naprawiać wszystko. A i może to są te słowa ostatnie, którymi chciałbym zakończyć. Bracia i siostry, może dzisiaj wydaje ci się, że jest trudno w tej rodzinie. Relacje napięte. Może dzieci nieposłuszne, może nie ma o czym gadać. Zaproście Zbawcę. On jest tym, który ratuje, wybawia, zbawia, naprawia. Niejedną rodzinę to widziałem na własne oczy. Zaproście Jezusa Zbawiciela, a będzie ratował to wszystko, co najbardziej podstawowe dla nas, co także najświętsze. Rodzina. Niech Bóg wam błogosławi i da wam radość przeogromną.